Witam. Jak widzicie, u mnie listwy już są zamontowane, przypodłogowe. Jak mówiłem Wam wcześniej, no takie. To są listwy z MDF-u w białej okleinie, takiej jakby folii. 8 cm, ale to wysokości są różne. I co, no... Żeby zamontować takie listwy, pamiętajcie, potrzebna jest Wam piła. Ukośnica. To firma, to każda taką piłę ma. Firma, producent piły jest w sumie nieważny. Pamiętajcie, najważniejsze jest tarcza, jaka w tej pile siedzi. Wiadomo, że firma będzie miała tam raczej lepszą piłę, ale taką jak my, na przykład osoby, które tam robią jedną robotę taką gdzieś przy okazji, tak jak ja tutaj, to pożyczą od kogoś. Sensu byłoby kupować taką piłę właśnie tylko takiej jednej roboty, chyba że ktoś tam lubi sobie majsterkować, no to wtedy może sobie kupić i mieć taką, żeby do innych jeszcze robót tam służyła. I co, no jest, ogólnie robota jest dość prosta. Jak mamy dobrą tą piłę z dobrą tarczą, to przycinamy kąty na 45, najczęściej, no czasami ściany mają jakieś inne kąty, więc wtedy trzeba trochę pokombinować, ale najczęściej jest to 45, wewnętrzny kąt albo zewnętrzny, wtedy w drugą stronę odstawiamy. Można to robić oczywiście też ręcznie, taką specjalną się ma jakby podstawkę z kątami, ale to nie polecam, bo tam przy drewnianych listwach i jak troszkę nam mamy jedną, dwie do przycięcia, to ok, ale jak przy dużej chałupie czy tam przy mieszkaniu jest tego cięcia sporo, to nie, to lepiej pożyczcie sobie taką piłę, ukośnicę. Ukośnica ona jest, fachowo to chyba się nazywa piła ukosowa, ale ukośnica się na nim mówi. I co? Jak już mamy tak przycięte, no to tutaj dajemy, ja daję punktowo na przykład w paru miejscach klej montażowy. To też bez różnicy jakiej firmy sobie tam kupicie, aby był to klej. Jak nie macie kleju, to możecie dać nawet na akryl. Jak nie macie akrylu, to możecie dać na silikon. Na wszystko to będzie trzymało. Ale ogólnie stosuje się klej montażowy. Jak mamy już takie coś, pamiętajcie, że taka listwa lubi bardzo wodę. I to bardzo lubi wodę. A więc jak nie zabezpieczymy jej, tu jest oczywiście zabezpieczona, ale jak nie zabezpieczymy tutaj od dołu, od góry to woda raczej się nigdy nie dostanie. Najgorzej właśnie jest tutaj od dołu, gdy zmywa się podłogę. No teraz najczęściej zmywa się suchymi mopami, ale czasami gdzieś ta woda pójdzie i żeby tutaj nam nie spuchło, bo to lubi pić wodę, więc puchnie. Po 2, 3, 4 latach może to nam popuchnąć i brzydko wyglądać, więc dół trzeba zasilikonować. Jest to najlepszy sposób. Dlaczego też ja daję MDF? No MDF jest na ten dzień dzisiejszy jak gdyby najtańszy. Ja nie chciałem plastikowych listew, bo one tak nie za bardzo dla mnie, szczególnie na tych narożnikach, potem to się odrywa i tak brzydko to wygląda. Trzeba wklejać na silikon, za miesiąc znowu się oderwie i tak w koło Macieju. Więc zdecydowałem się na takie. Miały być w pierwszej wersji, miały być drewniane, ale drewniane kosztują za drogo po prostu. A taka listwa kosztuje za metr niecałe 5 zł. Czyli u mnie poszło jakieś metrów 80, 40, prawie 80 metrów, po dwie listwy mi zostały, chyba czy 3, więc jest to jakiś koszt 400 zł. Z przesyłku niecałe 400, tam będzie 380 zł, ale liczmy 400 zł. Na same takie listwy, żeby wszędzie wszystko oblistwować. Niektórzy robią to oczywiście z płytki, czyli z tej płytki, która jest tutaj. Ja się na to nie zdecydowałem, bo to w ogóle nie. No, chciałem mieć takie i tyle. Chciałem mieć oczywiście drewniane, ale ze względów finansowych zdecydowałem się na ten MDF, czyli taką taki sprasowany papier, jak gdyby, tekturę, celulozę. O, w ten sposób. I co? Teraz właśnie tutaj mamy już silikonek biały, najlepiej jego jak się położy, pokażę Wam. To zupełnie w zasadzie nie widać, że on tam jest, a zabezpiecza nam właśnie od wilgoci dołu. Na górę damy też akryl. Czasami jak dajemy ten akryl, też Wam tam pokażę. To
widzimy farbę, która już jest pomalowana, ściana, która już jest pomalowana, nie? Więc wtedy trzeba po prostu porobić poprawki. No, całą chałupę na nowo malować to jest bez sensu, czyli trzeba to w miarę ostrożnie robić. Do tego oczywiście nam potrzebna jest taka kosteczka, papier, bo idzie tego dużo, bo zaraz trzeba czyścić, wycierać kostkę, czy tam powiedzmy końcówkę od silikonu, czy od akrylu. I co jeszcze? No, dobrze mieć wodę. Nie jest to konieczne, ale dobrze. Jak już zasilikonujemy, to lekko pryskamy wodą, wtedy palcem ładnie jeszcze poprawiamy, żeby nie było takich grudek, bo tym czasami się zrobi fajnie, czasami trochę nam nie wyjdzie. Więc potem wodą i leciutko palcem. Jak robi to firma, to tam każdy raczej wie, jak to wygląda. Ja Wam tak na szybko tylko pokażę, jak ja to robię. Tam pokażę Wam mniej więcej, jak to wygląda. Ten akryl, który będzie z góry tu na listwach położony, tak samo położę, tak jak tam mówią, bo to najlepiej jednak jest. Ja nie mam w sumie szpar, ale zrobię to na drzwiach. Czyli drzwi, futryna będzie wkoło też obrobiona akrylem. Też to Wam pokażę, jak to wyglądało przed. Tutaj jeszcze futryna od drzwi. Jak widać, jest szczelina. Nie jest ona duża, ale jest i trzeba ją zlikwidować. Więc tak samo akrylem. I tyle. No dzisiaj tak na króciutko. Zaraz idę do lasu, więc połazić trochę. Dzisiaj prezes w trzech osobach, bo to ponoć jest i prezes, i premier, i prezydent, był na cmentarzu, był na pomniku, także pokazuje władza nam, że możemy sobie śmiało chodzić po cmentarzach, po pomnikach, więc uważam, że te wszystkie zakazy to są o kant tyłka rozbić i jeżeli władza nam daje taki przykład, to my tylko się do niej dostosujemy. Na razie, trzymajcie się, pozdrawiam, miłych świąt, bo nie wiem, czy tam do świąta, już do świąt będę coś nagrywał, chyba że jedynie na tym drugim kanale. Bo dzisiaj też tam coś nagram, jak pójdę sobie do lasu, trochę sobie tam się powyżywam. Także na razie, trzymajcie się, wesoło. Chociaż tych świąt tak nie będzie takich prawdziwych w tym roku. A więc jedziemy z silikonem, zaczynamy od rogu. Nie za dużo go tutaj wyciskamy. W miarę. Nigdzie się nie śpieszymy, więc nie ma co tam szaleć. No i tak to, ja robię to też, jeszcze wciskam palcem, żeby tam gdzieś wszędzie sobie doszedł. I na koniec kosteczka. Oczywiście papier musi być, żeby właśnie wytrzeć sobie czy palec, czy kostkę. Tu jaki sobie zastosujecie kąt w kostce, to już każdego, do każdego wybór należy. Tak to wygląda. Następnie lekko wodą, żeby nam się palec nie przyklejał, i delikatnie palcem jeszcze, i wszystko. Tu z wierzchu damy akrylem, później zamalujemy, bo akryl ma tendencję do tego, że czernieje, więc tu, gdzie jest widoczna szpara taka, nie wiem, czy to będzie widać, mam nadzieję, że będzie, to damy akryl i delikatnie zamalujemy farbą. Samo akryl. Nie za dużo go tutaj. Tak samo delikatnie palcem, żeby tam wcisnąć go. I znowu kostka. Zbieramy. Nadmiar, to widać w papier. I w zasadzie zostaje nam już listwa obrobiona. Jeśli tutaj czasami zostają ślady od góry, to trzeba to zamalować. Niektórzy oklejają potem listwę i malują jeszcze raz. Ja zobaczę, jak to będzie wyglądało. Możliwe, że też pomaluję, ale jeszcze na razie nie wiem. Na razie jak wysknie, to zobaczymy. Także tak króciutko jak góra. Mało już mam akrylu, ale myślę, że tutaj jeszcze starczy.
Więc co? Tak samo jak z góry listwy. Jedziemy tu akrylem. Nie śpieszymy się, spokojnie, żeby w miarę to wyglądało. Dobra, na razie dalej nie będę robił, później sobie dokończę. I tutaj tak samo kosteczka taka. Tu ten kąt, to sobie możecie wybierać jaki chcecie. I jedziemy. Tak to wygląda już teraz. Teraz pokażę jeszcze z boku. No i tu czasami niestety trzeba domalować, czyli tu okleić taśmą futrynę, a tu domalować. To zależy, czy komuś to przeszkadza, czy nie. Ja wezmę w rękę i pokażę to z bliżej. Widzieliście, przedtem była tu szpara, a teraz już tej szczeliny nie ma. Czy domalujemy? Zobaczymy, jak to wyschnie, jak to będzie wyglądało, bo najczęściej nie trzeba domalowywać tego, jak jest dobrze zebrany silikon.